Cześć, z tej strony Kajetan. W tym artykule pochylimy się nad zagadnieniem jakości obrazów SolidWorks. Jakość obrazu to jest informacja, którą możemy sterować, którą możemy definiować, jak dokładnie chcemy mieć wyświetloną geometrię w SolidWorksie. Jest to realizowane przy pomocy teselacji, a jest to wygenerowanie siatki wielokątów. W wypadku SolidWorksa są to trójkąty, czyli triangulacja, która reprezentuje powierzchnię graficzną modelu. Parametr jakości wyświetlania jest bardzo kluczowy. Jest on odpowiedzialny za ilość oraz rozmiar tych trójkątów, które są wykorzystywane, by tą geometrię opisać. Opcja ta jest zaszyta w szablonach, a znaleźć ją możemy wchodząc do opcji, właściwości dokumentu, jakość obrazu, no i tutaj w tym miejscu tym sterujemy. Na podstawie kuli pokażę, na jakiej zasadzie działa parametr odchylenia. Przechodzimy w właściwości dokumentu, jakość obrazu i widzimy tutaj skrajnie prawą pozycję, czyli geometria jest opisywana przy maksymalnej ilości trójkątów, przez co wygląda naprawdę bardzo dobrze. Przesuwając ten suwak na lewą pozycję, czyli do tej niskiej jakości obrazu, akceptując, no to widać zdecydowanie, że ta jakość obrazu się nam pogorszyła. Czyli mniejsza liczba trójkątów została zużyta, by tą geometrię opisać. A żeby to może zobrazować jeszcze troszeczkę bardziej wizualnie, zapiszę ten plik do rozszerzenia STL. A w opcjach możemy tutaj podglądnąć, ile trójkątów jest używanych na opis danej geometrii przy danym odchyleniu. Zaznaczam parametr wyświetl podgląd przed zapisem pliku. No i przy skrajnie lewej pozycji jest tych trójkątów 2300. Przesuwając parametr odchylenia na prawą stronę, widać, że obraz tutaj się nam zagęścił, bo zdecydowanie większa ilość trójkątów została użyta na opisanie tej kuli. Liczba trójkątów zwiększyła się nam do 57 tysięcy. OK, przejdźmy do kolejnego przykładu. W przypadku SolidWorks oczywiście ilość trójkątów ma olbrzymie znaczenie, bo im więcej trójkątów, tym plik zajmuje więcej miejsca na dysku, a to oczywiście się przekłada na odczyt takiego pliku, na czas potrzebny na zapisanie takiego pliku, jak i na ilość RAMu potrzebną na obsługę takiego pliku. Geometria, którą teraz otwarłem, widać na pierwszy rzut oka, że ta jakość obrazu jest ustawiona na minimum. Zapiszę teraz to jako kopię i otwórz i zmodyfikujemy tutaj opis, czyli damy sobie jakość wysoką, zapisz i zmodyfikujemy parametr jakości obrazu. Przesunę się na pozycję prawą, ale jeszcze na białym polu. Zaakceptujemy, zapiszemy plik, zobaczmy, ile zwiększył swój rozmiar. No i z 400 kB rozmiar został zwiększony do 1,3 MB. Zapiszmy znowu to jako kopię i otwórz. Jakość wysoka. Tutaj dopiszę może jeszcze czerwone pole. Zapisz. No i zgodnie z opisem przejdę w opcję i przesunę ten parametr jakości obrazu na skrajnie prawą pozycję. Zauważcie komunikat, jest to komunikat generowanie grafiki. W momencie, gdy generowana jest grafika, ja nic nie mogę zrobić, model jest niegotowy do pracy. Dopiero gdy ten napis zniknie, mogę cokolwiek modyfikować w tej części. Pozwolę sobie przyspieszyć ten odcinek, ponieważ zajmie on kilkadziesiąt sekund. Sprawdźmy, ile plik zajmuje na dysku lokalnym. Jest to aż 123 MB. Przesuwając suwak z białego pola na czerwone, z 1,3 MB zrobiło się nam aż 123 MB danych potrzebnych do opisania tej geometrii. Kolejnym aspektem wpływającym na ilość trójkątów jest skomplikowanie geometrii. Czym bardziej skomplikowana geometria, tym więcej program musi użyć trójkątów, by ją opisać. Odpowiednio uproszczona geometria pozwala na zminimalizowanie rozmiaru pliku,
oraz co za tym idzie liczby trójkątów potrzebnych do jej opisania. Spróbujmy teraz przy tej wysokiej jakości na czerwonym polu, czyli jakości obrazu nie dotykam, tylko uprościć geometrię. Więc ja pozwolę sobie tutaj wygasić kilka tych operacji, wycięć oraz zaokrągleń. Zapiszmy ten plik jako kopię i otwórz w jakość wysoka, ale geometrię damy jako uproszczoną. Zapisz. Zobaczmy, ile miejsca na dysku zajmuje. Jest to tylko 205 KB przy maksymalnej jakości obrazu. Więc możemy bardzo szybko wnioski wyciągnąć, że nie tylko jakość obrazu ma wpływ na rozmiar pliku, ale również jego skomplikowanie. I jeżeli nie ma takiej potrzeby stosowania okrągleń kosmetycznych przy budowaniu złożeń, powinno się stosować konfiguracje uproszczone. Sprawdźmy, jak to się przekłada na liczbę trójkątów. Liczbę trójkątów zweryfikujemy z poziomu złożenia, wstawiając pliki, które modyfikowaliśmy. Zaznaczę je wszystkie, kliknę otwórz i będziemy wstawiać po kolei każdy z plików. W zakładeczce oceń skorzystam z narzędzia wizualizacja złożenia i posortujemy tutaj po grafikce trójkąty, liczba trójkątów i popatrzcie na ilości. Ponad 8 milionów trójkątów przy maksymalnej jakości obrazu i przy geometrii, która zachowała wszystkie zaokrąglenia i otwory, po 2000 trójkątów i to jest jakość również wysoka, również czerwone pole, ale geometria uproszczona. Informacyjnie, każdy z tych trójkątów, który jest wymagany do opisania geometrii, musi być osobno wygenerowany przez procesor. Jest to operacja na jednym rdzeniu. Więc ta liczba trójkątów ma również kolosalne znaczenie. Nie ma co obawiać się niskiej jakości obrazu, ponieważ na dokumentacji płaskiej nie ma ona wpływu, ale przy korzystaniu tylko z wysokiej jakości rysunków. Spróbujmy teraz otworzyć rysunek. Widać, że tutaj ten okrąg nie jest okręgiem, znaczy nie wygląda jak okrąg. A spróbujemy na dokumentacji płaskiej pokazać, jak to będzie wyglądało. No i tak jak mówię, nie ma co się obawiać tej niskiej jakości obrazu na dokumentacji płaskiej, ale z zaznaczeniem, że korzystając z wysokiej jakości widoków w rysunku. Oczywiście ta jakość obrazu ma znaczenie w takich narzędziach jak wizualizacja. Jakbyśmy chcieli wizualizację stworzyć, to oczywiście tak jak geometria wygląda w środowisku 3D modelowania tej części czy złożeń, tak też będzie wyglądała na wizualizacji, więc jeżeli chcemy zrobić ładną wizualizację, to jakość obrazu wypadałoby wtedy z rozsądkiem podkręcić troszeczkę ku stronie prawej, żeby ładnie się to prezentowało. No i podsumowując, warto kontrolować dokładność generowanego obrazu w modelach 3D i zwiększać ją jedynie, gdy jest to rzeczywiście wymagane. Niska jakość nie ma wpływu na dokładność generowanych krawędzi na dokumentacji płaskiej, ale jest to tylko w trybie wysokiej jakości, tak jak mówiliśmy. Dodatkowo warto kontrolować utrzymanie tej samej dokładności obrazu dla wszystkich komponentów w projekcie, ponieważ może mieć to pozytywny wpływ na wymagany czas do otwarcia plików. Od 2016 wersji przy otwieraniu złożeń SolidWorks wprowadził możliwość użytkowania wielu wątków rdzenia podczas generowania tych trójkątów, ale warunek jest właśnie taki, żeby te trójkąty, ten parametr jakości odchylenia był na tym samym poziomie dla wielu części. Koniecznie zweryfikujcie swoje szablony domyślne. Sprawdźcie, jakie macie ustawienie jakości obrazu. Naprawdę ta opcja ma kolosalny wpływ na wydajność pracy w SolidWorksie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Hej!